Tęskniłeś? No jak? Bardzo. Koledzy boją się kamery. Uciekają od razu. No, ale totalnie. Trafię na rzecz. Oby. Witam kapitana. Jeszcze raz do kamery, trener. Co chcesz, co potrzebujesz? Wygląda trochę jak Tommy Shelby. Wie trener, kto to jest? Nie. No to jest takiego serialu, to potem trenerowi pokażę. I teraz tutaj będzie z boku na filmiku porównanie. I fani zadecydują w komentarzach, czy mam rację, czy nie. Okej. A trener potem zobaczy. Dobrze, to fantastycznie. Dziękuję ślicznie. No jak gwiazda po prostu, jak gwiazda. Staram się, próbuję cały czas. Nie no, widzę, że przed kamerą się stresujecie. Napumpowany dobrze, dobre co. Co się to działo? Cześć. Misja, przegoniamy Węcławka. Węcławek już jest dawno z tyłu. Tak? Jak był z tyłu, za nie był z przodu nawet. Węcławek jest jedną z tyłu, więc teraz mu uciekam. Teraz mówimy do teraz widzenia, misja, Tomek. Uciekamy Węcławka. To, że on w ogóle tam był, to jest w ogóle przypadek. Gdzie on teraz jest? Gdzie on, powiedz, gdzie? Nie widać go w ogóle. Gdzie? Nie, może tutaj się schował. O, proszę. Ile dzisiaj przewidujemy? Bo wiesz, no, nie wiem. Co by nie powiedzieć o Tomku? Niech będzie zwycięstwo i będzie dobrze. Kto by nie powiedzieć o Tomku, zawsze przepowiadał, ile strzela. A widzisz? Dobrze, podoba mi się to. Ja wolałbym spytać na przykład Iwo, jak on myśli. Ja myślę, że Kuba dzisiaj dwie strzeli. Iwo, mówisz dwie? No, Kuba, tak. No, tak, oczywiście. No ale ty Iwo nic? Ja jestem od brudnej roboty, żeby później takie gwiazdeczki jak Kubuś mogły później właśnie strzelać. Zgadza się. To jest defensywny pomocnik z krwi gości. To było niepotrzebne o tej gwiazdeczce, Iwo, wiesz? Ja, skromny chłopak spod Poznania, nie? Już teraz to było niepotrzebne o tej gwiazdeczce, wiesz? Gwiazdeczka to właśnie, myślicie, że Tomek? Tomek to jest ta Tomek, gwiazda? Tak, Tomkowi się trochę pomieszało w głowie. Tego, że był liderem Królestwa. Tak, zwariował. Nigdy tyle bramek w sezonie nie strzelał, odkąd go znam. Więc po prostu trochę zwariował. Ajajaj. Kwasi, jak skomentujemy niewykorzystaną sytuację w poprzednim meczu? Proszę, się tłumaczymy. Tłumaczymy się teraz przed kamerą. Nie ma łatwo. Powiedz, lepiej mieć sytuację niż ich nie mieć. Dokładnie. No. Trzeba się uczyć na błędach, tak? No, o to chodzi. To jest model rozwojowy. Nie, no dobry występ, serio, dobry występ. Jedna niewykorzystana sytuacja. Tutaj mamy starego konia i debiutanta. Dzień dobry. No i starego konia kolejnego. Pokaż ostry, co potrafisz. Odebrałeś tego, czy nie? No, jeśli zrobię te felgi, to tak, no. Jak zrobisz czasowo z felgami? Popękane. Znaczy już kupiłem, tylko muszę wymienić. Wszyscy w komentarzach, zbieramy się na nowe auto Ostrego. O, właśnie. Jakie chcesz? Auto jest dobre, tylko felgi jakieś. A, no to felgi. Ale to też jakieś, wiesz, no bo jakie. Także robić zrzutkę i przesyłać pieniążki, każdy, że zrzutówka jest na niepasem. Ale był gaz ogólnie z tego Poznania. Co był? Gaz. Jak gaz? No szybko jechałem, żeby zdążyć. Ale zgodnie z prawem. Ale ty tego nie dawaj. Za późno. Ile mi płacisz, żebym tego nie dawał? Nie wiem. To dawaj. Musimy z muzyki? Nie no, zaraz będzie. Ale nie mogę się rozdwoić przecież, nie? Musisz coś teraz? A już sobie wysyłałeś, no? Tak jest. Dzisiaj możemy zobaczyć na boisku Phila Fodena, tak zwanego, śląskiego. Dzisiaj raczej nie. Co się dzieje? Kontuzja? Trapi? Kontuzja goni kontuzję. Na ostatnim treningu Pachwina pociągnęła i dupa. I nie będzie debiutu dzisiaj? Raczej nie. Ale już coraz bliżej. Bliżej niż dalej. No tak, wiadomo. Kibice będą czekać. Yeah.
Tequila! Wywołałem wilka z lasu i mamy debiutancką bramkę. Zapamiętajcie mnie. A jest! Teraz debiut i asysta. Jakie uczucia towarzyszą? Super, nie do opisania. Cieszę się. Piękny występ, piękny występ. 4-1 wychowam. 16-20. Iwo, co powiedziałeś? Dwie brameczki. Tak jest. Iwo. Ja? Brawo Kuba, brawo Kuba. Tak jak mówiłem, prezentowaliśmy na jego sukces. Cały drużyna na jego sukces. KS! Tak się bawi i wygrywa UKS! Tak się bawi i wygrywa UKS! To wygrał mecz! UKS! To! UKS! To! UKS! Jestem zmęczony. Tak, czego brakowało tak w tej pierwszej połowie, co mieliśmy w drugiej? Zaangażowania przede wszystkim. Zaangażowania? Znikome było w pierwszej? U wszystkich. No to przez ciebie, bo się spóźniłem. No ale ja miałem ważne powody, wiesz? No dobra, dobra. Odpuszczamy ci tym razem. Dziękuję. A czy dla widzów zrobisz degustację tego napoju? A co to jest? To jest Prime. A to jest... ty to lokujesz? Nie, broń Boże. Broń Boże, ale jest... A dobre? No właśnie, jest, ty decydujesz. I wtedy powiemy, czy polecamy to, czy nie. Ja nie polecam. No i dziękuję. No, proszę. Bardzo dobrze. Brawo! Pewny karny, kolejna brameczka. Słabszy dzień dzisiaj się trafił. Myślę, że wszystkim, także. Ale ważne trzy punkty, myślę. Myślę, że tak. Przy tym słabszym dniu. Trzy punkty jak tydzień temu. Przy słabszym dniu wygrać, to też się liczy. Także trzy punkty. Szczególnie przy słabszym dniu. Ale myślę, że zdecydowanie stać nas na lepszą grę i większą jakość. Ale też dużo nieobecności, dużo nowych twarzy w pierwszej 11. Cieszę, na pewno trzech wychowanków potem właśnie. Tak, ładna bramka. Debiucik Piotrka i asysta od razu. Trener, co mówisz? O czym? Twój zawodnik.
Piotras. Piotras? To jest ta prawdziwa dziewiątka. To jest on. Tak, to Zlatan Ibrahimović. Ale warto powiedzieć, że on normalnie gra na... W środku obrony. Jeszcze tak konkretnie pozycji nie ma, ale... Podsumowując, wszystko zgodnie z planem, 3 punkty dopisujemy. Lecimy dalej.